Jeżeli teraz terror Rosji się nie skończy, to już za kilka miesięcy więcej niż 300 milionów ludzi w całym świecie odczują braki jedzenia. Nie pokazujemy jej rzeczywistość. Więc mamy bardzo ładną rzeczywistość, która tak naprawdę Rosja siebie uważa. Ale zobaczmy teraz z drugiej strony tej matrioszki, co jest tak naprawdę tą rzeczywistością. Tutaj jest zaprezentowane to, czym tak naprawdę jest Rosja. Ale to jeszcze nie jest wszystko. Jeszcze warto zobaczyć, co jest w środku tego państwa. Jak to państwo prowadzi swoją politykę. Więc pokazujemy, co jest w środku. Więc tutaj jest prawdziwa rzeczywistość Rosji. Tak ona właśnie działa. Rakiety, bomby, wojna, strach. To jest właśnie Rosja. Nic innego nie możemy o tym powiedzieć. To jest polityka Rosji. Ale co się kryje za tą polityką w Rosji, właśnie też zaprezentujemy Państwu. Właśnie jej polityka. To są miasta, które ona bombarduje. To są ludzie, którzy mieszkają w Ukrainie, które chodzą po ulicy normalnie w biały dzień i ona ich niszczy. Niszczy i to jest w XXI wieku po prostu niespotykane. To jest niewiarygodne. To, co się dzieje, to jest po prostu niesamowite. Terrorysty! Rosja robi to ciągle, za każdym razem. Już nie tylko 8 lat, a o wiele, wiele więcej czasu to robi. Wjeżdżają już martwymi. Ale każdy z nich na niebie. Oni trzymają nasze niebo. Rosja na razie wojuje zupełnie nie po prawach humanitarnego prawa, nie po prawach Женевських конвенцій. Вони кожного дня вбивають наших цивільних, наших дітей, наших батьків, наших рідних, друзів. Вони кожного дня гатять по об'єктах цивільної інфраструктури, по пологових будинках і говорять по школах, по театрах, і говорять, що це все військові бази. Їм так зручно. Але ми не пробачимо. До останньої каплі крові ми будемо стояти за Україну. Тому що ми єдині. Слава ЗСУ! Слава